Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wyglądają panewki w BMW E39 M54B30 w silniku. Mówię, udało mi się. Rozebrałem to po prostu i wreszcie zobaczyłem, jak te panewki wyglądają i powiem Wam, że jest tragedia, bo panewki były, ostatnia panewka była przekręcona. Mówię, jak ściągnąłem sobie na pierwszym tłoku, no to jeszcze tam było znośnie tak. Mówię, a spoko, ładnie to wygląda, nie? Ale przecież zapomniałem, że im bliżej pompy oleju, tym te panewki będą lepsze, tak, bo jest lepsze smarowanie, a im dalej, tym gorzej. I tak naprawdę podczas rozbierania się okazało, że było gorzej niż myślałem. Mam je tutaj przyszykowane, obtarłem, pokażę Wam, jak to wygląda. Także mówię, jest tragedia i się zastanawiam jeszcze, co zrobić. Bo jak zobaczyłem te panewki, jak one wyglądają, tak? No to mówię, o kurwa, trzeba będzie brać i wyciągać silnik. I taki był zamiar, żeby to wyczyścić wszystko ładnie. Ten cały blok, no nie, powyciągać tłoki, założyć nowe pierścienie, nowe ten. Ale przyszedł mi do głowy pewien pomysł, czy by nie założyć panewek tak jak jest po prostu i zobaczyć, kiedy one się przekręcą z powrotem. O, dla eksperymentu, tak? Także dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Mówię, jak dla mnie może to być ciekawe, w końcu to jest YouTube, prawda? Można robić, co się żywnie podoba. Także dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, a ja Wam pokażę teraz panewki. O, tak one wyglądają. O, i tu jest. Światełko mi świeci. Musimy zrobić jakąś przeciwwagę. Tak wyglądają panewki. Tu jest oczywiście pierwsza panewka, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta, tak, w ten sposób. I tu jak widać jest, o, ładnie powycierana, górna i dolna. W ten sposób wyglądają z tyłu. Także mówię, one już latały zdrowo, tak naprawdę te panewki, bo są poobcierane z jednej i z drugiej strony. Mówię, jak jeszcze te korbowody na pierwszych trzech wyglądają znośnie, bo sobie obejrzałem też, to tak na tych trzech ostatnich jakby już wyglądają słabo i trzeba byłoby je wymienić, no nie? I dlatego mówię, tam się z tym wahałem, ale mówię sobie, myślę, chuj, raz się żyje, weźmiemy, wymienimy panewki tak jak jest, tak jak są i zmontujemy to do kupy, zobaczymy, ile ten samochód jeszcze pożyje, ten silnik, tak? Mówię, ta już jest bardzo tragiczna. Mówię, gdy ją wykręcałem, to nawet nie chciała zejść, tak? Bo ściągnąłem stopę, podniosłem tłok z korbowodem, tak? A panewka została na wale. Mówię, musiałem użyć śrubokręta, żeby to ściągnąć. I mówię, i to wygląda tak, tu jest też wyłuszczony kawałek, nie wiem, czy widzicie. I tutaj jest tak ściachana, zamek poszedł po prostu, no nie? Nie ma tutaj zamka w ogóle. I mówię jeszcze, co zastanawiające, bo te panewki jakby się kręciły jeszcze na korbowodach, no nie? I mówię, i te trzy ostatnie korbowody są jakby, widać, że są porysowane w środku, tak? To miejsce, gdzie mają trzymać panewki, są porysowane na trzech ostatnich, a trzy pierwsze korbowody są, no, w normalnym stanie, tak? Jeszcze oczywiście trzeba by to było wymierzyć, bo ja mówię, na razie tak jak na oko to widziałem, bez żadnego mierzenia, bez niczego. I ten, i mówię, te trzy były zepsute, te trzy były tak dobre, że, tak? Tak się przedstawia sytuacja z panewkami w BMW i jazda jest tego typu, że założę te panewki, poskładam wszystko do kupy, spróbujemy odpalić silnik, zobaczymy, jak długo to pochodzi, przekręcą się panewki jeszcze raz, tak, no to wtedy biorę się za generalny remont silnika, wypierdalam po prostu silnik cały z samochodu, rozkładam to wszystko na stole, czyścimy, składamy, kupujemy nowe części i ten, i tak sobie myślałem, że tak jak miskę pomalowałem ostatnio, dałem ciała, bo mogłem sobie zrobić miejsce na otwory olejowe, bo mi się marzy zawsze, żeby zrobić w tym silniku taki setup, jak ma Nissan Skyline, tak, że miał dwie turbiny jakby, nie? Nie wiem, gdzie ja to pomieszczę, bo silnik jest całkiem inaczej skonstruowany,
No ale taki był na początku pomysł, tak? Ale zobaczymy. Także złożymy to tak jak jest. Przekręcą się panewki, wtedy będziemy kombinować. Także zanim weźmiemy się za robotę, zapraszam Was wszystkich do subskrybowania mojego kanału i życzę miłej zabawy podczas oglądania. Dobra. Jest tu szczelka. Wezmę sobie ją, przymierzę. Mówię, wyczyściłem sobie miskę od razu, bo jeszcze była odklejona od spodu, żeby tam styku żadnego nie leciało. Sobie ją wyczyściłem, przyszykowałem do montowania. Tak samo sobie przyszykowałem, tutaj obczyściłem też dookoła. I teraz wezmę, przymierzę sobie uszczelkę najpierw. Czy to pasuje? Tu jakieś poprochy, ledwo kurwa otworzone już poprochy. Uszczeleczka. To ma iść. Chyba tak. Dobra. To zostawię tak. Silikon. Także zanim zamontuję uszczelkę, o tutaj na łączeniach, raz, dwa, trzy i cztery, w czterech miejscach posmaruję sobie silikonem, jak mi się go uda wycisnąć. Gdzie jest kurwa ta nożka? Tyle dla tych, co uwielbiają silikon, jakby co to się silikonu dużo nie daje, tylko tam gdzie trzeba, prawda? Dobra, to jest. Gdzie są śrubki? Sobie złapiemy. Raz, dwa. Dwóch miejscach. Raz i dwa. Przymierzanie miski. Miska załapana. Wezmę sobie teraz po... Wkładam wszystkie śruby w miejsca tam, gdzie powinny być. I będziemy sobie skręcać miskę na gotowo. Zaczynamy od przodu, raz, dwa, trzy, cztery. Teraz weźmiemy sobie w środku dwie krótkie. O matko, wcale nie jest taka prosta sprawa, to trafi. I teraz dwie długie po bokach. Jeszcze mi zostały trzy śrubki, które wchodzą od strony skrzyni biegów, jakby przez skrzynię biegów, i trzy mi zostały tutaj, także zajmę się najpierw tymi, bo tutaj te śruby, które są od strony skrzyni biegów, trzymają jeszcze brakiet, który trzyma
wydech, tak? A ja miałem złamany ten bracket, także muszę go sobie jeszcze pospawać, kuźwa jego mać. Dobra, także zanim podciągamy, to naprawię sobie ten bracket od wydechu, ale jeszcze najpierw sobie wkręcę te trzy śruby, które są tutaj nad miską olejową, gdzie jest miejsce na bagnet, tak? Bo to jest też przekichane. A nie chcę sobie porysować tej miski, bo mi się w kół zajebiście podoba. Bardzo robota. I elegancko. Bracket uspawany. Mówię, zajebiście jest mieć spawarkę i narzędzia. Można sobie wszystkiego mu wszystko samo na bieżąco ogarniać, a nie pochodzić po ludziach się prosić. Także sobie teraz przymierzymy. Gdzie to miało iść? Tutaj gdzieś, w ten sposób. O. Mogę to rozdokręcać. Raz, dwa. W tym miejscu. Teraz tak dokładnie. Tak, i tutaj idzie. Od strony skrzyni biegów tak jest raz. Tutaj jest dwa. I tutaj jest trzy. Tak. W tym miejscu idą dwie długie. Dwie długie. Tutaj w dziurach idą dwie krótkie, tak? I reszta tutaj dookoła, z czego tutaj te trzy, tak? Jak mówiłem wcześniej, mówię, bardzo przeszkadza ją te przewody od oleju skrzyniebiegów, tak? I ciężko jest to zamontować, bo one są pomiędzy tą banią od miski, tak? A pomiędzy tymi przewodami tutaj ciężko jest się dostać. Ale mając narzędzia, jakieś przedłużki, idzie to zrobić. Także tak to wygląda na ten teraz. Wezmę sobie, dokręcę najpierw te z tej strony, te trzy śruby, a później sobie dokręcę całą resztę miski olejowej. I zobaczymy, co to będzie. Dobra. Także te trzy śruby są już dokręcone. Teraz sobie idę poszukać, z jaką siłą trzeba dokręcić miskę olejową, bo tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Także sobie to poszukamy, dokręcę i powiem wam, z jaką siłą ja to dokręciłem. I zobaczymy, czy będzie dobrze, nie? Dobra. Na razie dokręcimy sobie wszystkie śruby z siłą 8 Nm, a później 14. Moment wziąłem po prostu z tabeli, tak, do tych śrubek, które trzymają sobie miskę olejową, tak, są to M6. Tam zasięg jest bodajże chyba od 5 Nm do 16, tak, także ja wziąłem ten średni. Najpierw dokręcimy 8 Nm, później skoczymy na 14 i tak to zostawię. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. Teraz lecimy 14 newtonów. Za dużo. To jest za dużo. Dużo.
11. Czyli moim zdaniem optymalnie dla dokręcania śrub szóstek ogólnie to jest 6 Nm, a drugim jest 11, tak. Czyli max moim zdaniem, jaki można sobie przykręcić, to 11 Nm miski kolejowej do tego, bo tu nakrętki już musiałem dokręcać 8 Nm, tak? Byłbym przekręcił po prostu 8, tak, no 8, byłbym przekręcił gwint, czuć to pod ręką po prostu, kiedy idzie, a kiedy nie. Dobra, także to miskę już zostawiam, podłączę sobie sensor, proszę bardzo, kurwa, bardzo dobra robota. I co, idę montować w tym momencie chyba te przewody olejowe wszystkie. Co tam mogę? Zastanawiam się, czy... A, w sumie mogę wymienić, bo nawet później, jak będę rozkręcał ten, bo te panewki na pewno się przekręcą, tylko kwestia czasu kiedy. Mówię, ale myślę, że ten ostrzem dookoła silnika mogę sobie mimo wszystko powykręcać, powymieniać na nowy, a później po prostu nie będę to wymieniał, tylko odłożę na bok, poprzeczyszczam, co mam poprzeczyszczać, bo wiem, że to są nowe części. I ten, i to wszystko pomontuję później do kupy. Także zobaczymy, panie doktorze. I tak się prezentuje nowiuszko, pomalowana na czerwono Ferrari Red. Miska kolejowa do BMW. Dokręcona momentem. O, ładnie, pięknie, pięknie. Teraz bierzemy się za składanie reszty dziadostwa. Idę chyba sobie teraz po ten... Po obudowę filtra oleju i zamontuję tam, bo do tego, do tej obudowy jest poprzykręcane parę rzeczy, także to jest jeden z głównych elementów, który musi być zamontowany najpierw. Dobra, bierzemy się za robotę.